Dobra, wracamy. Poszedłem na chwilę do kibla i jak widzicie, się nie chce włączyć. Nawet jak przyciskam tutaj przycisk włącz, to się nie włącza. Więc próbuję zrobić tak jak zawsze robię. Czyli wyjmuję baterię. Wkładam ponownie. Włączam jeszcze raz. No niby się włącza. No niech się włącza ziomy. Jeżeli ktoś z was tak ma, to możecie pisać to w komentarzach, bo nie wiem, bo kurczony mi bateria skoczyła. Dobra, czekajcie, tylko podłączę. Podłączyłem baterię. Niech będzie, że czekałem, aż się tam wszystko zrobiło. Widzę. Tu. Skaner od mediów. Kurde, no. Sobie tam gadają. Foki jedna. 68%. Nie, no kurwa, nie da się. Czekajcie, tylko zamknę drzwi, bo mnie już tak kurwiają, że po prostu nie dam rady. Jak ty uważasz, co to znaczy Johnny Campbell? Jestem. No i dobra, idziemy dalej. Przepraszam was za ten tam głos, ale kurde. Czasami. Dobra, poczekamy chwilę. Dobra. Żeby nie było. Tutaj widzicie, jak jest już używane sporo. Ale tylko tak jest ładnie. No, założę jeszcze obudowę albo case'a. Nawet nie wiem, czy muszę, chociaż żeby się nie rozładowały. Ty kupię gumikę. Podłączyłem. No, dobra, podłączyłem. I co? I się, kurde, znowu nie chcę włączyć. No i co? Ja nie mogę. Ach, no dobra. No to właśnie o to chodziło, żeby wam pokazać, że coś jest nie tak w ogóle. Jak po załadowaniu się komórki wszystko jest ok. Potem nagle jak zablokuję ją tutaj, to zaczyna, jak widzicie, nie chce się w ogóle włączyć. I... jeżeli macie jakieś propozycje, co mam zrobić lub dlaczego może tak się dzieje, to bardzo proszę w komentarzach piszcie.